W programowaniu obiektowym wszystko jest obiektem. Obiekty reprezentują najczęściej rzeczy, z którymi mamy do czynienia w programie: pliki, foldery, usługi webowe. Ale obiekty mogą reprezentować no, właściwie wszystko. To my definiujemy te obiekty, definiując klasy. Zobaczcie na ten bardzo prosty przykład. Sam program sprowadza się do trzech instrukcji, w ramach których tworzymy nowy obiekt. Ten obiekt będzie reprezentował człowieka. Potem tworzymy jakiś inny obiekt i wywołujemy jakąś jego metodę. Jeżeli uruchomię teraz ten program, to wynikiem jego działania będzie wyświetlenie na konsoli. Następujących komunikatów: Being is created, Human is created, Being is created, Animal, Dog are created i There are two beings. Jak to zostało osiągnięte? Musimy sprawdzić, jak zostały zdefiniowane, użyte w tym programie klasy. To jest pierwsza klasa. Zobaczcie, ma ona jakąś właściwość statyczną, czyli właściwość klasy oraz Konstruktor, czyli metodę, która jest automatycznie wywoływana, podczas gdy tworzymy instancję tej klasy. No i w ramach tego konstruktora zwiększamy wartość tej zmiennej, a następnie wyświetlamy komunikat. To jest metoda. Zobaczcie, ta metoda getCount została zdefiniowana w klasie Being. Jeżeli pamiętacie, wywołaliśmy ją dla klasy dog. Hmm. Jak to zostało zrobione? Otóż, jedną z ważnych zalet programowania obiektowego jest to, że klasy mogą po sobie dziedziczyć. Możemy definiować typy obiektów na podstawie innych, wcześniej zdefiniowanych typów obiektów, modyfikując ich funkcjonalności albo dodając funkcjonalności, bo każdy obiekt umożliwia wykonywanie jakichś. Akcji, plus przechowuje swój stan, czyli informacje, zarówno o tym obiekcie, jak i o klasie. Mamy więc klasę Human, która dziedziczy po klasie Being, mamy klasę Animal, która dziedziczy po klasie Being, i wreszcie mamy klasę Dog, która dziedziczy po klasie Animal. Do zalet programowania obiektowego oprócz zademonstrowanego dziedziczenia. Należą również hermetyzacja albo enkapsulacja kodu, czyli dzielenie kodu na moduły w taki sposób, że implementacja pewnych funkcjonalności jest ukryta przed programami klienckimi. Blisko z tym związana jest abstrakcja, dzięki polimorfizmowi, wywołując metodę o tej samej nazwie, ale innej sygnaturze zdefiniowanej w tej samej klasie, albo w klasie pochodnej, czyli w klasie, która dziedziczyła po jakiejś klasie bazowej, uzyskamy inną funkcjonalność. Wywołamy tak naprawdę inną metodę, co bardzo ułatwia zarządzanie kolekcjami obiektów różnych, ale kompatybilnych typów. Nie wchodząc w dyskusję, czy programowanie obiektowe jest tak popularne, Dzięki swoim własnym zaletom, czy to może języki, w których wzorzec programowania obiektowego jest stosowany, takie jak Java czy C Sharp, spowodowały popularność podejścia obiektowego do programowania? Faktem jest, że dzisiaj każdy programista musi. Znać paradygmat programowania obiektowego. Dotyczy to nie tylko programistów. Jeżeli chcecie automatyzować pewne czynności, na przykład pracę z danymi, znajomość podstaw programowania obiektowego również okaże się bardzo przydatna. Ja nazywam się Marcin Szeliga i zapraszam Cię na kurs programowania obiektowego w języku C, w ramach którego omówimy proste typy danych, czyli przypomnimy sobie, jak sterować wykonaniem programu, skonfrontujemy tablice z kolekcjami takimi jak listy, które są częściej stosowane, nauczymy się definiować i wywoływać metody, w tym metody statyczne, przeciążać takie metody, definiować klasy, modyfikować dostęp do właściwości i metod klasy, dziedziczyć, używać biblioteki klas bazowych platformy .NET i .NET Core do tego, żeby szybko i łatwo rozwiązywać skomplikowane zadania i wreszcie tworzyć programy sterowane zdarzeniami, czyli dowiemy się czym są delegaty i wykorzystujące te delegaty zdarzenia. Serdecznie Cię zapraszam.